Mnie absolutnie ten wybór użytkowników języka polskiego nie zaskoczył. Nie zaskoczyła mnie nawet forma sztuczna inteligencja, z tego względu, że my rzeczywiście mamy dość pozytywne takie konotacje z inteligencją. W przeciwieństwie do języka angielskiego, słowo samo inteligencja ma taką większą łączliwość, łączy się z inteligencją emocjonalną, z inteligencją katolicką na przykład, więc my jakby to słowo rzeczywiście dobrze kojarzymy. Sztuczna inteligencja, dlaczego na to akurat słowo Ale padł postawili zarówno wybór? językoznawcy, jak i internauci, jak i ci, którzy wybierali Otóż te to. słowa. Otóż to, więc sądzę, że przede wszystkim frekwencyjność, no ta frekwencja w różnych dyskursach, ale właśnie i tych takich codziennych, i rzeczywiście w dyskursach naukowych, w dyskursach publicystycznych, nawet politycznych, no wiemy, do czego wykorzystywana była sztuczna inteligencja, niewątpliwie miała ogromny wpływ na to, że jesteśmy osłuchani, ale ja też widzę w tym słowie rzeczywiście jakby nieco większy ciężar. To znaczy, moim zdaniem obecnie jesteśmy świadkami niesamowitej zmiany cywilizacyjno-kulturowej. Co przyniesie ta zmiana, my jeszcze nie wiemy. I to, że ta sztuczna inteligencja pojawia się w dyskursach, to jest takie oswajanie się właśnie z tym, co nieznane. I oczywiście zmiana jest to takim dla mnie, zmiana cywilizacyjna, zmiana kulturowa jest takim kluczem wyboru właśnie tego słowa. My widzimy zarówno zagrożenie, jak i no, olbrzymie nadzieje wiążemy też ze sztuczną inteligencją. Sami nie mieliśmy chyba świadomości, jak często już jest wykorzystywana w różnych sferach. No stąd ta popularność, właśnie frekwencja tego słowa, no niewątpliwie musiała wpłynąć na wybór, na to osłuchanie, ale i też na tę ciekawość, co dalej. Chyba nie mamy wyboru, żeby powiedzieć, że wybory to było coś, co przykuwało naszą uwagę niemal przez cały rok. Oczywiście, chociaż politycy narzekali, że kampania wyborcza była bardzo krótka, Krótka. to jednak słowo wybory i znów ta frekwencja, a przede wszystkim olbrzymie zainteresowanie dyskursem politycznym, a też jakby dowód w postaci frekwencji na wyborach, no też świadczy o tym, że te wybory, i tu zacytuję, rzeczywiście były najważniejsze od 1989 roku. Stąd to słowo wybory, chociaż takie ciekawe, pluralium tantum z perspektywy językoznawczej, Wykładowczej. prawda, że ma tylko liczbę mnogą, no to rzeczywiście te wybory po prostu musiały niewątpliwie, zwłaszcza właśnie w naszym kraju, być brane pod uwagę. I przypuszczam, nie wiem, czy dobrze pamiętam, że przez użytkowników Tak, chyba tak. Zwyciężyło jako słowo właśnie wybory, jako drugie pierwsze. było sztuczna inteligencja, trzecie była inflacja. No cóż mogę rzec? Życzyłabym sobie jedynie, żeby w 2024 już Nie było inflacja inflacji. tak, nie była tak popularna, chociaż oczywiście też słyszymy, że wychodzenie z inflacji będzie trwało, ale też, o ile dobrze pamiętam, regulamin już nie pozwala na powtórzenie słowa roku, więc miejmy nadzieję, że chociaż w taki sposób trochę na tę rzeczywistość zmienimy, czyli nie myśląc o tej inflacji. No, inflacja, proszę zauważyć, że zarówno wybory, jak i sztuczna inteligencja, jak inflacja, to są takie słowa, które właściwie już o tym powiedziałam na samym początku, w tych różnych dyskursach funkcjonują, więc jakby to jest oczywiste, że to jest temat, to był temat i jest temat ciągle nadal, który po prostu jest wszechobecny.